Witam serdecznie, z tej strony ponownie Karolina Król. Dzisiaj odpowiem Państwu na pytanie, czy przy przedłużeniu subskrypcji usługi Office 365 należy stworzyć całe jego środowisko od nowa. Otóż przy rejestracji nowej licencji należy po prostu zalogować się dotychczasowymi danymi, a nie tworzyć nowe konto, tak aby wszystkie nasze dane, którymi pracowaliśmy do tej pory, czyli pliki w chmurze, czyli dane dotyczące poczty, czyli nasze witryny na SharePoincie, zostały zachowane. Także przy zakupie nowej licencji nie musimy tworzyć całego środowiska Office 365 od nowa. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym poście.